Adam Ślusarski, witam Państwa w programie Po stronie prawdy. Gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej to temat naszego dzisiejszego programu. Naszym gościem i rozmówcą jest pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Witam serdecznie, szczęść Boże, Daszbur. Szczęść Boże, Daszbur, witam serdecznie. Panie nadleśniczy, Szanowni Państwo, ten temat poruszamy na naszej antenie już od bardzo wielu lat. Również teraz zapraszam Państwa na krótki materiał filmowy, który również przybliży nam ten temat, można powiedzieć, z samego miejsca. Powiat hajnowski liczy około 1600 km2. Z tego połowa to jest obszar zalesiony, a więc Puszcza Białowieska i Park Narodowy. Sytuacja w tej chwili w samej Puszczy Białowieskiej, można powiedzieć, jest gorzej niż tragiczna, gdyż tak dużo martwego drewna znajduje się w Puszczy Białowieskiej, a mieszkańcy tak naprawdę od 2 lat nie mają możliwości pozyskania, ja już nie mówię o wycince jakiejkolwiek, tylko pozyskania drewna, które leży w Puszczy Białowieskiej. Ciągle mówimy o zrównoważonym rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, a z tego po prostu nic nie wynika, gdyż bardzo dużo przedsiębiorców, którzy zajmowali się tylko z produkcji drzewnej, to były takie rodzinne, małe biznesy, niestety poupadały. A przez to też nie było naboru do technikum drzewnego, który jest w naszej w zespole szkół zawodowych. To są oczywiście konsekwencje, że nie było dostępności do drewna opalowego, czy też drewna już budulcowego. Ja miałem możliwość uczestniczenia w Radzie Naukowo-Społecznej przy Puszczy Białowieskiej LKP. Ta komisja zakończyła prace swoje w grudniu ubiegłego roku, ale w 2021 roku na wniosek samorządów i Lasów Państwowych zgłosiliśmy wniosek do pana ministra o aneks do planu urządzania lasu. Na wniosek tutaj dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku przy akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował aneks do planu urządzania lasów na terenie nadleśnictw Białowieża i Browsk. Pan minister, cieszyliśmy się bardzo krótko, gdyż Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Istot zakwestionowała, podając do sądu sprawę o zakazie pozyskiwania drewna. Tak naprawdę to stowarzyszenie wyrządziło ogromną krzywdę dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, bo tak jak mówię, od 2 lat nie mają dostępu, żeby wyczyścić chociaż troszkę tego lasu. Ciągle robi się wielkie boom, jeżeli ktoś tylko wspomni o czyszczeniu tak naprawdę Puszczy Białowieskiej i niestety NGO-sy robią bardzo niedobrą robotę dla naszych mieszkańców. Biorąc pod uwagę jeszcze tą sytuację energetyczną w ostatnim okresie, bardzo trudną, to tym bardziej ta sytuacja jeszcze dobija naszych mieszkańców. Ja mam nadzieję, że to się zmieni przy planie zarządzania obiektem UNESCO. Ale tutaj my nie chcemy odpuścić jakby naszych interesów, naszych mieszkańców ani trochę. Muszą być konkretne zapisy o dostępie do drewna opalowego, o możliwości korzystania z dóbr Puszczy Białowieskiej, a więc zbieranie jagód, grzybów i tak dalej. Natomiast też niepokojącym jest to, że samorząd czy powiatowy, czy gminny, na terenie których znajdują się nadleśnictwa, ma być pominięty w ogóle przy akceptacji tego planu. Dlatego też często pytam, po co w ogóle my tam jesteśmy, czy tylko dla statystyki, bo chyba nie o to chodzi. Chcemy poprzez rady i powiatu, i poszczególnych gmin akceptować plan urządzania
zarządzania obiektem UNESCO w przyszłości. To jest nasz główny cel i w tym przypadku będziemy jako samorządowcy występować do pani minister środowiska, pani Moskwy o to, aby faktycznie nie był pominięty głos samorządów. Mam tartak, który wcześniej zaopatrywał się w surowiec z nalesnictwa i stałej puszczy. Wiadomo, było blisko, nie trzeba było jeździć, ograniczaliśmy koszty paliwowe, gdzie nie trzeba było z drugiego końca Polski bądź spod województwa brać materiał. Obecnie jeżdżę ciężarówką naprawdę w duże dystanse, gdzie mam pod bokiem las, który gnije, zawala się i nie możemy z niego korzystać. Ja jako przedsiębiorca cierpię, ale na przykład miejscowa ludność, która przychodzi i prosi o opał, starsze babcie, które muszą wynajmować na wspólną ciężarówkę z innymi ludźmi, żeby mieć opał jakikolwiek, bo wiadomo, kiedyś jeździło się furą do lasu i dla babci się przywoziło te drzewo, a teraz muszą zamawiać całą ciężarówkę, którą emerytkę stać za 800 czy tam 2000 zł zamówić całą ciężarówkę drzewa, żadnej osoby nie stać. Drewno się wzięło z gradacji kornika drukarza, bo on jest sprawcą tutaj zamarcia 90% starszego świerka, może nawet 95%. Także to, co kiedyś stanowiło 35% wszystkich drzew w puszczy, w tej chwili w większości jest martwe i albo jeszcze stoi, albo w większości już leży na ziemi. Jeśli rozwija się gradacja w normalnych układach, po prostu usuwamy drzewa zasiedlone, tych, których właśnie jest owad, i zabieramy je z lasu, albo ewentualnie po prostu to mechanicznie korujemy, zwalczamy tego owada jakby mechanicznie. Chemii tutaj w naturalnych układach Puszczy Białowieskiej nie stosujemy. Co uzyskujemy w zamian? W zamian po prostu ta liczebność kornika nie rośnie w taki gwałtowny, niekontrolowany sposób. Czyli po trzech, góra czterech latach ta gradacja gdzieś tam po prostu do lat 2000 po prostu zmniejszała się i kornik wracał do takiego poziomu podstawowego. Natomiast po roku 2012, kiedy po prostu nie reagowaliśmy w żaden sposób, bo jakby prawo nam zabraniało reagować na skutek działania i NGO-sów, organizacji pozarządowych, ale też również Komisji Europejskiej, po prostu stwierdzono, że ta gradacja wygaśnie sama. I mamy tego efekt. Oczywiście gradacja wygaśnie sama, ale wtedy, kiedy kornik zje wszystkie świerki, które po prostu, czy prawie wszystkie, które do niego pasują. A więc po prostu ograniczeniem się jest jakby sama ilość tego pokarmu, który jest dostępny. I tak się niestety stało, że te 3, 4,5, niektórzy mówią, że nawet 5,5 miliona drzew po prostu w ciągu tych kilku lat zamarło. No i jest martwych właśnie, w większości leży albo jeszcze częściowo też stoi. Przez ten czas jakby lawinowo nam wzrosło zagrożenie pożarowe, bo zostały odsłonięte duże powierzchnie, gdzie dociera słońce bezpośrednio do powierzchni ziemi i po prostu w tych miejscach rozwija się intensywnie i trawa, i paproć, i malina, które w niektórych okresach roku, mianowicie wiosną i jesienią, są łatwopalne, bo po prostu wysychają. I wtedy pojawia się na dużych obszarach puszczy duże zagrożenie pożarowe. Jeśli ktoś zapruszy ogień, czy ten ogień samoczynnie zostanie tutaj zapruszony, grozi to tym, że na dużych obszarach puszczy, kilkunastu, kilkudziesięciu, bądź też kilkuset hektarach, ten substrat, to martwo drewno i ta roślinność będzie się paliła. No i oczywiście też będą się paliły żywe drzewa, które między tym stoją. Także to grozi ogromną klęską na taką dużą skalę. Generalnie martwe drewno w pewnej ilości jest dobre, prawda, bo tam się rozwijają różne gatunki owadów, grzybów i tak dalej. Natomiast to, co jest w tej chwili, jest to gruba przesada, bo to kilkunastokrotnie już przekroczyło to, co jest potrzebne i miejscami tak naprawdę ten cały las jest martwy.
Możemy to powiedzieć obrazowo, tak? Drzewo, które rośnie, jest martwe, zajmuje tylko powierzchnię tam, gdzie jest pień, tak? Czyli tamte 30 czy 40 cm obwodu. Natomiast jak się wywraca, ona zajmuje dużą powierzchnię. A jeśli mamy tych drzew tysiące, czy miliony, jak w tym układzie, to oczywiście one zajmują duże powierzchnie, gdzie to odnowienie naprawdę lasu jest powolne. I to będzie trwało kilkaset lat. To nie jest przesada. Przez kilkaset lat będziemy oglądali obraz klęski, którym tak naprawdę nikt się nie będzie chciał chwalić. Naprawdę klęska nie ma żadnych, że tak powiem, twórców. Ona po prostu pewnie za kilkanaście lat się powie, że to wina jest leśników, że oni po prostu nie potrafili tego powstrzymać. Sytuacja w puszczy rozwija się od jakiegoś czasu bardzo dynamicznie, natomiast w kierunku nie takim, jakby chcieli mieszkańcy. I wszelkie działania, wszelka zmiany, jakie były wprowadzane w puszczy, czy ta przede wszystkim bierna ochrona Puszczy Białowieskiej doprowadziła do tego, że w chwili obecnej dużo drewna leży, zwłaszcza tych świerków. One nawet jak stoją, to niestety już zaczęły się łamać, a to pośrednio wpływa również na zmianę poszycia na terenie puszczy, co dalej wpływa na zmianę zachowania zwierząt w puszczy. My w chwili obecnej jako gmina Hajnówka borykamy się z bardzo wielkim problemem wychodzenia potężnych stad żubrów na teren wiejski, więc pozostała część gminy, no część jest puszczą, gdzie żubr postanowił już nie mieszkać, więc na te pozostałe tereny, no nie 40%, bo może jeszcze nie tak po całej puszczy, chociaż jakbym się teraz zastanowiła i to, co zgłaszają mi mieszkańcy, gdzie przechodzą te stada, to ja myślę, że to prawie ta część 40% gminy jest po prostu już prawie zamieszkała przez żubry. Bardzo często już można spotkać żubry, które właśnie wędrują sobie spokojnie po naszym terenie. Nawet wczoraj jechałam na przegląd naszych prac, jakie tam robotnicy robią, i napotkałam stado żubrów, część stada, które dzień wcześniej przechodziło, to było największe stado, 150 żubrów z miejscowości Czyżyki na Grudówkę. No i niestety można sobie wyobrazić w chwili obecnej, kiedy nie ma przymrozków, co się dzieje z ziemią, z gospodarstwami rolnymi, tak? Ta oziemina, która rosła, no nie wiem, przejściu takiego stada. Nie wiem, czy będzie coś się nadawało na przykład na wiosnę jeszcze do tego, żeby zostawić te pola, żeby to zboże rosło. W tej chwili jest właściwie przesilenie tej populacji żubra. Jesteśmy w trakcie inwentaryzacji. Myślę, że pewnie inwentaryzacja wykaże na pewno 750-800 sztuk. Czyli to już jest chyba liczba naprawdę maksymalna, gdzie tyle tego żubra jest, a wręcz można powiedzieć, że to jest przesilenie tej populacji. Wielokrotnie nawet ludzie przyjeżdżający, turyści do Białowieży jadą przez Hajnówkę. Jest teraz nowa droga zabudów Nowosady budowana. No i już doszło do kilka kolizji z żubrami, bo one po prostu wychodzą z puszczy. Są uprawy rzepaku, to jest przysmak dla żubra. I one na te pola rzepaku wychodzą corocznie. One idą właściwie jak po GPS-ie. Z tego względu, że puszcza, mimo że karmimy, prawda, mamy brogi, tutaj jest bruk, stoimy właśnie przy brogu i można się, niech Państwo tutaj zobaczą, jaka jest okolica, co jest w okolicy tego brogu. Wałowiska drzew świerkowych, rozpad drzewostanów świerkowych, i one po prostu zatraciły już tutaj transekty, czyli zatraciły orientację. One nie mogą nawet do niektórych miejsc dojść, więc też część wychodzi, ta część, która jest na polach, a myślę, że jest na pewno ponad 200 sztuk. To jest konflikt z rolnikami, bo
rolnicy sieją. Przy dzisiejszej na przykład pogodzie gleba jest niezmarznięta, jak wychodzi 100 sztuk na takie pole rzepaku, no to wiadomo, co się wtedy dzieje, prawda? Tutaj w okolicy, przy tych zwałowiskach drzew, no nie ma szansy technicznej to zwierzę tutaj wejść nawet, prawda? Tutaj ten bruk to jest akurat nowy bruk wybudowany, ale ten bruk jest tutaj na pewno gdzieś od blisko 40 lat. Był jeszcze tutaj bruk i to miejsce do karmiania żubrów tutaj. Jeszcze Białowieski Park Narodowy budował tutaj wcześniej brogi i tutaj to miejsce jest stałe do karmiania tego żubra, prawda? I siano w brogu, jest cały bruk siana i w ogóle żubrów tu nie ma. One po prostu stąd poszły, no bo nie mogą tu dojść. Jeżeli sięgniemy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo lat wstecz, to ja jeszcze będąc uczennicą szkoły podstawowej pamiętam, gdzie były takie akcje. No, jeździło się nasadzać obrzeża tutaj puszczy, tam gdzie po prostu prowadziła się czynna. To była czynna ochrona. Mieszkańcy korzystali z drewna opołowego, mieszkańcy korzystali z drewna, żeby prowadzić jakieś swoje, nie wiem, warsztaty. I była taka sytuacja, że na przykład tam, gdzie były wycięte drzewa, bo kornika zawsze się szukało, leśnicy szukali zainfekowane, że tak powiem, drzewo, ono było wycinane. Jeżeli to było kilka drzew w jednym miejscu, później tam się prowadziło nasadzenia. I dzisiaj, kiedy ktoś mówi, że rośnie 50-60-letnie drzewo i nie można go ruszać, to niech się ten ktoś zastanowi, czyje to są drzewa, bo to są nasze drzewa. Ja nasadzając drzewa ze szkółki, które miały, nie wiem, no, 5-letnie może sadzonki, ja mam 53 lata i to uważam, że prawie 40-letnie te drzewa to są moje, moją ręką sadzone, to nie są żadne drzewa pierwotne i tak było i tak powinno być dalej. I wtedy pod tymi drzewami na tych terenach było zielone poszycie, tam zatrzymywały się zwierzęta, mało tego, były prowadzone poletka wypasu. Tutaj zarówno leśnicy, jak i ludzie okolicznych wsi dorabiali sobie w nadleśnictwach na tej zasadzie, że po prostu przyjeżdżało się, był zbierany pierwszy pokos trawy, bo trzeba wiedzieć po ścięciu pierwszego pokosu, jak odrasta ta druga trawa. To jest zupełnie inna taka miękka trawa. I pierwszy pokos nawet bardzo często był oddawany okolicznym rolnikom. Ktoś, kto miał bardzo mało ziemi, no ale musiał się jakoś utrzymać, zabierał tą trawę. Natomiast ta odrastająca druga to jest taka otawa i ona była miękka i to zjadały żubry. Oprócz tego były różne pielenia w puszczy, to trzeba naprawdę sięgnąć takich głębszych czasów, zapoznać się z tym, co jeszcze mają do powiedzenia tutajsi mieszkańcy. I wtedy, kiedy była taka współpraca, nazwijmy tak, ludzie tutaj mieszkający od lat, przekazywaną mieli historię z pokolenia na pokolenie, czy nawet sposób życia, sposób obcowania z tą przyrodą, przekazywane było z pokolenia na pokolenie, wiedzieli, jak zająć się puszczą czynnie i chronić ją. I ja uważam, że powrót do tej takiej czynnej ochrony powinien nastąpić. Powinniśmy, owszem, chronić tą puszczę. Absolutnie nie można bazować na tym, że gdzieś tam w 30-tych latach na przykład była ona wycięta przez jakąś politykę, tak? A to nie my miejscowi ludzie do tego doprowadziliśmy, my po prostu to odbudowaliśmy, co było zniszczone w czasach century. Natomiast to, co było może gdzieś tam wycięte, tak nazwijmy, nie wiem, 6-8 lat temu, to też nie był jakiś atak na Puszczę Białowieską, absolutnie, po prostu. Bierna ochrona doprowadziła do tego, że sytuacja zrobiła się bardzo tragiczna i niestety trzeba było usunąć to drewno, te drzewa,
które już nawet nie stawiły drewna specjalnie opałowego czy jakiegoś materiału do produkcji czegokolwiek, dlatego że ono było tak zjedzone przez kornika, że ono schnie w zupełnie inny sposób niż schnie w suszarni. Tu uważam, że ludzie z zewnątrz nie powinni bardzo ingerować w nasze życie. My mamy swoich fachowców, mamy leśników i ja się bardzo dziwię, że ktoś z zewnątrz próbuje mówić nam, jak powinniśmy żyć. Dziękuję za materiał filmowy. Przypomnijmy, gradacja kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej to temat naszego dzisiejszego programu interwencyjnego. Pan Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Witam ponownie. Panie nadleśniczy, poniekąd to zostało troszeczkę już wprowadzone, ale myślę, warto jeszcze raz tak powiedzieć, co to jest gradacja i co to za stworzenie, ten kornik drukarz. Gradacja to jest takie masowe pojawienie się owadów na przestrzeni ograniczonej. Taką przestrzeń tutaj stanowiła Puszcza Białowieska. Jest to masowy, taki niekontrolowany w dużej ilości występowanie tych owadów. Kornik drukarz jest jednym z owadów, które atakują świerk pospolity. No i niestety taki masowy pojaw i duża ilość tych owadów, które nie są wcale dużej wielkości, bo to są od 3 do 6 mm owady, powoduje zamieranie całego drzewa. W konsekwencji to drzewo po prostu zamiera i kończy żywot i ten kornik rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany dalej. Dlatego ważną tutaj rolę pełni służba leśna i leśnicy w Polsce, które takie procesy starają się ograniczyć i nie dopuścić, aby ta ciągłość lasu i ich funkcji została przerwana poprzez właśnie takie masowe pojawienie się tych owadów i zamieranie drzew na wielkich powierzchniach. Panie nadleśniczy, tak jak mówiłem, ten temat na naszej antenie poruszaliśmy naprawdę bardzo wiele razy, no ale widzimy, że ta gradacja tego kornika drukarza nadal postępuje. Proszę nam jeszcze wprowadzić, jak to było drzewiej z walką z kornikiem drukarzem. Słyszałem o tym, że za, nie pamiętam liczby, 2 czy 5 drzew kornikowych, jeśli się znalazło w danym lesie, któremu zawiadywał leśniczy czy nadleśniczy, to był wzywany prokurator już. No, dawnymi czasy tak bywało i to po prostu było jakby niedopilnowanie obowiązków służbowych, jeżeli do takiej sytuacji się dopuszczało i wyciągano konsekwencje w stosunku i do leśniczego gajowego, no, jak również do nadleśniczego. Przepisy o ochronie lasu były interpretowane sztywno i nie dopuszczały do takich masowych pojawienia się, takich masowej, niekontrolowanego pojawienia się szkodnika. Z biologii tego szkodnika wiemy, że proces jego jakby całego przeobrażenia w drewnie, w drzewie, w którym zasiedla, trwa około 3 tygodni. I te 3 tygodnie są kluczowe, abyśmy opanowali i zminimalizowali skutki jego działania poprzez taką jedyną znaną i dopuszczoną metodę, czyli wycięcie tego zarażonego drzewa z tymi owadami w środku i wywiezienie je poza teren lasów. W ten sposób im szybciej, tym mniejsze straty są w drzewostanie zdrowym, czyli w tych drzewach, które rosną w lesie i które jakby potencjalnie po wylocie tych owadów mogłyby
znowu być zasiedlone i stanowić jakby pożywkę do dalszego rozwoju. Ten korn, ten owad wyprowadza kilka rójek w ciągu właśnie cyklu fizjologicznego, czyli od 1 do 4. Także w zależności od warunków pogodowych mamy tu kilka takich faz rozwojowych. Przeważnie, jeżeli to są warunki takie, jak były we wcześniejszych latach, kończyło się to na 3 do 2 faz rozwojowych. Była to ta pierwsza pierwotna, potem była siostrzana i druga rójka. A teraz niestety przy tych zmianach klimatycznych, które mamy i możemy obserwować na terenie Polski, no dochodziło nawet do czterokrotnego rozrodu tego owada. I w ten sposób, jeżeli nie interweniujemy w odpowiednim czasie, on ma znakomite warunki do rozwoju i do atakowania następnych drzew i następnych. W ten sposób ta gratacja jakby wymyka się spod kontroli i na przykładzie Puszczy Białowieskiej, gdzie postawiono jakby procesy naturalne na poszczególnych powierzchniach takich drzewostanów ponad 100-letnich. Ten proces nie był kontrolowany przez leśników z racji tego, że nie poddawaliśmy tych drzew z braku możliwości wycięcia w 2012 i ona się przerodziła w taką masową pojawienia się, doprowadzając do uśmiercenia 3,5 milionów drzew, co praktycznie stanowi około 7 do 10 tysięcy hektarów Puszczy Białowieskiej. Różne są głosy, że tego świerka było za dużo w Puszczy Białowieskiej, że było przegęszczenie, no ale leśnik jest po to, aby ten proces kontrolować i przebudowa lasów trwa przez wiele lat. Przebudowa to znaczy dopasowanie składów gatunkowych, czyli odpowiednich drzew do siedliska na danym terenie, czyli do tej gleby. I proces jest rozłożony na wiele lat, a ograniczając jakby występowanie tego kornika, możemy zapewnić ciągłość występowania lasów bez takich drastycznych zmian w ekosystemach, jak zamieranie na dużych powierzchniach drzew i rozpadów całych drzewostanów, co generuje dużo problemów w postaci właśnie niebezpieczeństwa pożarowego, w postaci bezpieczeństwa publicznego. Wiadomo, że drzewo martwe suma summarum kiedyś musi upaść i w miarę tych procesów destrukcji drewna kierunek nie jest do przewidzenia, jak również czas, w którym ono upadnie. Na początku upadają te drzewa na skutek jakichś wiatrów, potem pod ciężarem przyjmowanej wody, a gdy już upadną, gdy stoją, gdy opadają drobne gałęzie z tych świerków i gdy są sprzyjające warunki pogodowe, czyli musi być sucho, tak, gorąco, co często się ostatnimi latami zdarzało, jest wtedy to zagrożenie pożarowe dosyć duże. Panie Glesińczy, proszę nam jeszcze raz powtórzyć tą cyfrę. Ile to tych milionów drzew już zamarło i jaka to jest powierzchnia? 3,5 miliona, my mówimy o metrach sześciennych. Ja, żeby uzmysłowić, jaka to jest skala, to mówię około 3,5 miliona sztuk, bo możemy praktycznie drzewo za 1 metr sześcienny przyjmować, ale to dotykało najstarszych i najbardziej cennych, okazuje się, przyrodniczo
powierzchni w Puszczy Białowieskiej to były przede wszystkim atakowane na początku drzewostany starsze, czyli te ponad stuletnie. I to wartość, którą żeśmy chronili, w szybkim sposób żeśmy utracili. Tak? Tutaj, panie nadleśniczy, ja tak może spróbuję też to wyjaśnić naszym widzom i proszę, żeby pan mnie poprawił, jeśli się pomylę. W puszczy były sobie drzewostany, albo czasami nawet i pojedyncze drzewa, które były stuletnie. Chcąc je... Tak? Tak. Chcąc je chronić, ktoś wpadł na pomysł, aby akurat tych drzew absolutnie nie wolno było wyciąć, nawet jeśli zaatakuje je kornik drukarz, co dla nich tak czy owak oznacza to śmierć. To nie ma ratunku dla tego drzewa, ale zakazano wyciąć tego drzewa, usunąć to drzewo, aby się ten kornik drukarz nie rozprzestrzenił na resztę lasów. No ale to spowodowało to, że on się rozprzestrzenił i niszczy całą puszczę i jeszcze w tej puszczy lasy gospodarcze, które są generalnie do tego, żeby one rosły, były wycinane, drewno spożytkowane i sadzony nowy las. Ale tu zakazano wycinać chorych drzew. Dobrze rozumiemy? Tak, właśnie zakazano interwencji tej takiej, która była poparta wieloletnim doświadczeniem leśników polskich. To, o czym mówił pan świętej pamięci profesor Jan Szyszko, że i próbował podjąć tą walkę już nierówną w 2016 roku. I to była jedyna metoda, aby ograniczyć skalę występowania i zamierania drzew. Tutaj, panie nadleśniczy, jeszcze takie pytanie, bo można powiedzieć, to jest taki proces, w którym las płonie, ale jego się nie widzi tych płomieni, tego pożaru, a tu wystarczyło parę lat i jest po puszczy. Znaczy po puszczy. No. Puszcza będzie trwała, ale nie ma tych drzewostanów, które tak były dla nas cennych. Za tym idzie również zmiana w ekosystemach, wycofywanie się pewnych gatunków, degradacja siedlisk. W te miejsce często niepoddane żadnym zabiegom ochrony czynnej zarasta czy trawami, które są łatwopalnymi, takimi jak trzcinnik, czy paprocią, orlicą, czy po prostu przez maliny zarastające. Panie nadleśniczy, jeszcze takie moje pytanie, bo czy puszcza odrośnie taka, jaką my ją znamy? No, może kiedyś tak, ale jest pytanie, bo też badając ten temat i zgłębiając, no to takie drzewo potężne, wielkie, wysokie, ono zsie z gruntu bardzo dużo wody. W momencie, kiedy masowo te drzewa wymarły, tej wody jest za dużo i robi się jakieś zabagnienie tak naprawdę, więc tam taki las jakiś to chyba raczej nie urośnie. Może to jest nie wszędzie tak. Jak to wygląda? To właśnie tak jak pan redaktor tutaj wspomina, to w zależności od poziomu tych wód, w zależności od uwarunkowań glebowych, terenowych. W tych niszach będzie zabagniona, bo tam woda wystąpi, ponieważ nie ma tej pompy ssącej, bo to są duże obszary, gdzie nagle te drzewa zamarły i póki było ta pompa, która powodowała podsiąkanie i wydobywanie tej wody z gruntowej, no to wszystko to funkcjonowało w sposób jakby sprawny, niezaburzony, a następny w tych ekosystemach, jak coś szybko się kończy, to ekosystem nie nadąża w regeneracji. Takie procesy naturalne będą trwały, jak się okazuje, lata, aby taką puszczę i to bez gwarancji, że ta puszcza się otworzy w sposób naturalny do tej puszczy, którą mamy jakby w pamięci, jakby którą mieliśmy, będą trwały przez setki lat. Można powiedzieć, że procesy naturalne, czyli te wtórne sukcesje, będą musiały się odbywać przez wiele, wiele, wiele lat, w
bez gwarancji, że doprowadzą do momentu, który teraz żeśmy utracili w niektórych miejscach, podkreślam, w niektórych miejscach. I to, ale tych miejsc jest znacząco, bo to jest około tych 7 tysięcy hektarów. Tak? Nie jest mała powierzchnia. Kiedy my zarządzamy na niespełna 56 tysiącach hektarów jako trzy nadleśnictwa puszczańskie, plus mamy Park Narodowy. I to w Parku Narodowym, podkreślam, jest miejsce na śledzenie tych procesów naturalnych i Park Narodowy tą rolę spełnia. Nadleśnictwa wokół puszczy były jakby prekursorami w leśnictwie, aby czerpać najlepsze wzorce i wprowadzać i przyspieszać procesy naturalne, które są badane w Parku Narodowym, a my mogliśmy je naśladować w sposób inteligentny, w sposób naukowy i z doświadczeniem leśnika, przyspieszając je, czyli dopasowując od razu ten nasz materiał genetyczny, czyli te zwykłe nasiona, które pozyskujemy tutaj w Puszczy Białowieskiej, czy to są żołędzie, czy to są nasiona świerków, czy sosen. I wysadzając na szkółce, mogliśmy następnie w tych miejscach, gdzie występowało wycięcie niewielkiej ilości drzew z powodu tych chorób, które tutaj mieliśmy, czy kornika drukarza, uzupełnialiśmy tymi odpowiednimi drzewami. W ten sposób ta ciągłość jakby i kontynuacja gatunków trwała. Lokalna ludność również od niepamiętnych czasów korzysta z tej puszczy, nie robiąc jej jakby krzywdy. Tak? Czyli to jest taka nauka dosyć dla nas potrzebna, żeby poznać tą historię puszczy. Tutaj jeszcze, panie nadleśniczy, takie może zadam pytanie. Chyba nie wyciągnięto wniosków z obserwacji rezerwatu Szafera. Zgodzi się pan z tym? Najlepszym przykładem jest, że nie bierze się pod uwagę wniosków z obserwacji w Parku Narodowym, które trwają przeszło 70 lat, a bądź bierze się. I niestety tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my mamy i chcemy chronić puszczę, którą znamy, czy poddajemy je świadomie procesom, nad którymi nie będziemy panowali i których nie będziemy kreowali, nie zapewniając w ten sposób tak naprawdę ochronności tego obszaru, który jest przyrodniczo jednym z najcenniejszych na świecie, moim zdaniem. Panie nadleśniczy, świętej pamięci profesor Jan Szyszko, on już teraz się nie może bronić. Natomiast w przestrzeni publicznej funkcjonują różnego rodzaju memy, śmieszki o postaci pana profesora, że oto on wycina Puszczę Białowieską, czyli ją niszczy, bo doprowadza do tego, żeby ją wycinać, na to pozwala. Oczywiście było zupełnie inaczej i zupełnie odwrotnie, bo te drzewa chore po prostu trzeba było wycinać. No ale tutaj zrobiono z niego, nie wiem, kosiarza lasów, a program Po Stronie Prawdy, znaczna część naszego społeczeństwa podpisywała listy w obronie Puszczy Białowieskiej, no bo kto by się nie podpisał za obroną Puszczy Białowieskiej, tylko że nie czytali chyba założeń tych, którzy zbierali te podpisy, bo tam chodziło o to właśnie, żeby nie wycinać tych chorych drzew, czyli żeby to chronienie, to znaczy nie leczenie tej puszczy i później też lasów gospodarczych. Tak było i to na was ten pręgierz społeczny tychże organizacji, moim zdaniem pseudoekologicznych, na was, że tak powiem, ćwiczono. Jak to wyglądało, jak wygląda? To bardzo przykre wspomnienia pan redaktor tutaj przywołał. No, dla mnie było niezrozumiałą rzeczą, że atakowano tak wybitnego naukowca z ogromnymi doświadczeniem i z ogromnymi zasługami dla lasów
Polski z dużym dorobkiem naukowym, szanowanego na całym świecie, tylko nie w Polsce, nad czym bardzo ubolewam. Na szczęście miałem okazję poznać pana profesora i wysłuchać jego wykładów i jestem dumny z tego i bardzo ubolewam nad tym, że to była taka bardzo zaplanowana kampania, która posłużyła do degradacji autorytetów w Polsce, między innymi zdegradowano rolę leśnika, podważono autorytet naukowy profesora jako leśnika, opierając się tak naprawdę na półprawdach lub pomówieniach. To jest zwykła dla mnie socjotechnika, która została przeprowadzona w sposób przemyślany i z premedytacją. Jak dla mnie jest to nie do przyjęcia, nie było i nigdy się z tym nie zgodzę. Jako człowiek, który poświęcił 35 lat pracy swoich w zawodzie, który dbał o Puszczę Białowieską, to dzięki leśnikom i takim ludziom jak profesor ta puszcza wyglądała tak, jak wyglądała. To dzięki takim ludziom, takim naukowcom, którzy właśnie kultywują rolę leśników przedwojennych, ta puszcza otrzymała wszystkie tytuły do otrzymania możliwe. Czyli spełniliśmy kryterium Natury 2000. I jak się okazuje, jesteśmy dziedzictwem ludzkości w dwóch kryteriach. W kryteriach pierwotności procesów, które tu zachodzą, oraz gatunków. Tylko pytam, jak ci ludzie mogą mówić, że leśnicy, ludzie miejscowi czy profesor Jan Szyszko mógł zaszkodzić tym procesom, gdy te tytuły są nadawane, a my przez wiele dziesiąt lat pracowaliśmy tutaj, odtwarzając tą puszczę po zaborcach, po najazdach i doprowadzając do tego stanu, w którym wszyscy się zachłysnęli jej pierwotnością, pomimo tego, że my tu cały czas pracowaliśmy i robiliśmy swoją robotę, którą kochamy i którą żyjemy na co dzień. I strzeżemy tej puszczy dla przyszłych pokoleń i tylko tyle i aż tyle od nas zależy, bo służba leśna jest od tego, żeby służyć dla społeczeństwa. I tego uczył również pan profesor Jan Szyszko. Tu, panie nadleśniczy, widać brak wiedzy, jeśli chodzi o tę tematykę, u znacznej części ludzi. Nie rozróżniają takich pojęć, jak takich stanów rzeczy, jak las gospodarczy. Nie rozróżniają tego puszczy, słowo puszcza, nie rozróżniają od parku narodowego. No, może rozumieją park narodowy lub rezerwat, to jeszcze, ale to są bardzo różne rzeczy, których nie wolno wrzucać do jednego worka i traktować puszczy jako dziewiczej wyspy, nigdy nie zamieszkanej przez człowieka i teraz najlepiej, żeby tam człowiek też nic nie wchodził, nic nie robił, to zachowamy to dziedzictwo. No jest wprost odwrotnie, bo to dzięki ludziom to dziedzictwo jest. Mało tego, powiem panu redaktorowi i państwu, że nawet w tej świątyni ekologizmu, jakim jest rezerwat ścisły, są ślady bytności człowieka, które nowoczesnymi środkami zostały odkryte lidarem, dajmy na to. Są tam ślady miec, ślady dróg przeciętych. Wszystko da się pogodzić. Każdy las w Polsce jest indywidualnie traktowany. I tak samo każda powierzchnia jest
traktowana indywidualnie. Główną rolą lasów jest trwała i zrównoważona gospodarka i również pozaprodukcyjne aspekty, którymi jest turystyka, która jest rekreacja, estetyka nawet, czy natchnienia malarskie, to tutaj w lasach, tak, między innymi w puszczy. To wszystko jest do pogodzenia. Rola człowieka jest nadrzędną misją, aby nad bogactwem przyrody czuwać, moim zdaniem. Czerpać z tej przyrody, ale mądrze. Cały czas mając na uwadze to, że mamy te zasoby powiększać i tak to lasy państwowe działają w całej Polsce. My powiększamy zasoby. Tych lasów jest coraz więcej. Mamy coraz więcej drewna na pniu, które przyrasta. Mamy więcej starych drzew, a to wszystko jest negowane. A negowane jest przeważnie za granicą. Chociaż rozmawiając z leśnikami z różnych stron Europy czy świata, którzy do nas przyjeżdżają, oni są pod wrażeniem właśnie gospodarki leśnej, sposobu podejścia do lasów leśników polskich. Dla nich jesteśmy wzorcem. To dla mnie niezrozumiałe inspiracje, które czerpią, czy nagle okazuje się, że wypływają i są na pierwszych stronach gazet jako obrońcy puszczy, organizacje, które narodziły się 5, 7 lat temu, 10, są najczęściej gdzieś za granicą, a jeżeli są nasze, to ja bym tylko chciał się dowiedzieć, jakie programy oni tworzą, co wnieśli dla lasów polskich jako ogólnego. No i przede wszystkim tutaj w Puszczy Białowieskiej to mnie boli, że zostaliśmy potraktowani jako ci, którzy niszczą tą puszczę przez te organizacje. Na początku ja myślałem, że możemy sobie jakieś sprawy i tą niewiedzę tłumaczyłem, że nie wszyscy muszą być leśnikami, nie wszyscy muszą się znać na tym, co my robimy. Nie wszyscy muszą się z nami zgadzać z tym, co robimy. Mamy prawo również popełniać błędy i traktowałem tę organizację jako ludzi, którzy zwrócą uwagę na to, gdzie my możemy popełniać błędy i jak je eliminować, bo przecież ja jako człowiek nie mam wiedzy kompletnej i nie wiem o wszystkim. Zawsze mogę swoją pracę poprawić, wiedzę pogłębić. A okazuje się, że niektórzy wychodzą z założenia, że nic się nie da zrobić, mają prawdę objawioną nie wiem przez kogo i do czego dążą. Dla mnie to tak trochę wygląda bardzo słabo i chciałbym, żeby społeczeństwo polskie doszło do takiej refleksji, kto przez te tyle lat tak naprawdę dbał o lasy polskie, o Puszczę Białowieską, a dlaczego się tak stało, jak się stało, czy to względy polityczne, czy wręcz inspiracje jakichś środowisk i lobby, które mają interes, aby zaszkodzić i lasom polskim, i przemysłowi drzewnemu, bo niestety to gra dla mnie jest interesów, dlatego te lobby powoduje takie, a nie inne działanie Parlamentu Europejskiego, to jest taki czas dla mnie przełomowy i myślę, że mam ostatni jakby możliwość wyrażenia swoich opinii, przemyślenia swoich działań, jak całe społeczeństwo, czy te lasy państwowe będą dalej państwowe, dostępne dla wszystkich i będą modelem zarządzania dla innych leśników w Europie i na świecie, bo oni by chcieli tak być zarządzani, jak my jesteśmy zarządzani. Bo jesteśmy, panie nadleśniczy, jeśli chodzi o nasz kraj, wzorem dla innych.
Dziękuję panu za nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę powodzenia i wytrwałości w tej waszej misji, którą pełnicie. I nie dajcie się zastraszać, bo słyszałem, wiedzieliśmy o tym, o cennikach u tych pseudoekologów, że za dany czyn zabroniony prawem względem leśników otrzymywali gratyfikację, najwięcej pieniążków za fizyczne pobicie kogoś. Więc to naprawdę niepokojąca sprawa. Był to program Po stronie prawdy. Ja dziękuję państwu również za uwagę. Adam Ślusarski, kłaniam się.